Witam towarzyszy z tej strony Towarzysz Rafał. Tutaj dzisiaj przeprowadzimy właśnie rozmowę na temat tego, na temat emigracji, na temat Wielkiej Brytanii, tego co tam się dzieje. Także ja zadam kilka pytań, jest ze mną tutaj też Ewa Groszewska, która też zada swoje pytania. Halo, Ewa? Tak, tak, tak. Cześć, dzień dobry, witamy, dobry wieczór w zasadzie. Towarzyszki też witamy. Bardzo się cieszę, że dzisiaj jest z nami Joanna Mulawa, którą znam od lat. Joanna jest działaczką społeczną, polityczną. Od paru lat mieszka w Wielkiej Brytanii, w Anglii. Dzisiaj powiem o tym, jakie ma refleksje związane z życiem na emigracji, w jaki sposób środowisko polskie jest tam, że tak powiem, no, wkomponowane w ten cały krajobraz kraju. My umówiliśmy się tak, że na początku po prostu będzie seria takich czterech pytań. Joanna na każde z nich będzie odpowiadała paroma minutami, a potem zrobimy pytania od słuchaczy, słuchaczek i będziemy no, dyskutować tutaj między sobą, rozmawiać i tak dalej. Więc zaczynając, ja bym chciała Ciebie, Joanno, na początku poprosić o to, żebyś powiedziała, jak się znalazłaś na emigracji, co spowodowało, że zdecydowałaś się na taki krok. I chciałabym też od razu Ciebie poprosić, żebyś powiedziała parę słów o swojej działalności tam społecznej czy politycznej, bowiem z tego, co zrozumiałam, to uczestniczysz w protestach, które mają tam teraz miejsce. Są one związane z tym, że no, część lewicy po prostu uważa, że luzowanie obostrzeń związanych z zamknięciem, z lockdownem jest za wcześnie, z tego względu, że cały czas jakby ludzie umierają. W Polsce to się wydaje takie może, być może niebywałe z tego powodu, że jakby tutaj nie ma takiej katastrofy jak w Anglii i ludzie tylko w zasadzie czekają na to, żeby to obostrzenia, prawda, zdjąć. Ale też nie baczą jak gdyby na względy bezpieczeństwa, co być może jest no, niezbyt racjonalne. Dlatego no, właśnie chciałabym Ciebie poprosić, żebyś powiedziała trochę o sobie i o tych protestach na początek. Dobry wieczór wszystkim. Witam Was bardzo serdecznie i bardzo serdecznie dziękuję za to zaproszenie. Chciałam powiedzieć do studia, no ale wszyscy teraz pracujemy online. Ja wyjechałam z Polski równo 4 lata temu. Wyjechałam oczywiście z powodów ekonomicznych, jak wiele ludzi z Polski. I 5 lat, to pełne, magiczne 5 lat, minie mi w przyszłym roku. Ja nawiążę później, dlaczego wspominam o tych pięciu latach. Tak, troszeczkę tutaj działam, no nie powiedzmy jeszcze nie tak dużo z towarzyszami socjalistami z Bristol Socialist Workers Party, ponieważ o różnych czasach pracujemy i o różnych czasach wychodzimy z pracy, mamy jakieś swoje prywatne życie, obowiązki, nie zawsze nam się to udaje. Teraz jest to dosyć skomplikowane, jak sami wiecie, my też jesteśmy troszeczkę wycofani z pracy i z życia, ale ponieważ co czwartek w całej Anglii, w całej Wielkiej Brytanii właściwie klaszczemy dla NHS i dla tych takich kluczowych pracowników, czyli kierowców, pań sprzątaczek, pań salowych, szpitalu, policji, straży pożarnej. Jest tych ludzi naprawdę wiele, chociażby dla dostawców pizzy. Także spotykamy się albo na ulicy, albo na balkonie, albo właśnie pod szpitalem, jak wczoraj, gdzie wszyscy klaszczemy i dziękujemy, machamy sobie nawzajem. W oknach szpitalnych stoją lekarze, pielęgniarki, chorzy, którzy mogą chodzić, poruszać się, podchodzą do tych okien i tak się pozdrawiamy nawzajem tak od 8 tygodni regularnie. W związku z tym trafiła się okazja, aby po obklejanymi samochodami zrobić taką kawalkadę, przejazd pod tym szpitalem, przed tymi wszystkimi tam ludźmi i pokazać hasła z akcji socjalistów, że my nie wyrażamy zgody na to, żeby ludzie wracali w tej sytuacji do pracy pod hasłem najpierw zdrowie, później zyski lub też życie ludzkie przed
zyskali. To jest właściwie takie kluczowe hasło na tę chwilę, na ten moment. I szybciutko tutaj nawiążę do tego, że jest fatalny pomysł z otwarciem szkół od 1 czerwca tylko dla najmłodszych dzieci i tylko dwie klasy tak naprawdę. Dziś właśnie dostałam list ze szkoły mojej córki, w którym to taki generalny dyrektor napisał, że szkoła, jeśli będzie otwarta, to będzie otwarta tylko i wyłącznie tak, jak jest do tej pory, bo niektóre szkoły pracują, nie wiem, czy wiecie. One są otwarte i są organizowane zajęcia dla dzieci, których rodzice właśnie są, pracują w szpitalach, czy są key workersami po prostu i są niezbędni w swojej pracy i muszą iść do tej pracy, więc szkoła zabezpiecza tym dzieciom cały dzień łącznie z posiłkiem i tylko w takiej formie będzie kontynuowała tą swoją pracę. Natomiast nie ma mowy, napisał to wyraźnie, nie ma mowy, żeby dopuścić do tego, żeby ci ludzie wrócili do pracy, bo tu nie chodzi o dzieci, tak? Zacznijmy od tego, że nie chodzi o dzieci, ale chodzi przede wszystkim o ludzi dorosłych. Tam jest więcej pracowników do obsługi całego budynku szkolnego niż jest to w Polsce. Jeżeli w Polsce przykładowo jest dwóch ochroniarzy, czy jeden, czy tylko kamery, ktoś tam też te kamery obsługuje, obserwujące budynek szkolny podczas przerw, czy w ogóle przez cały dzień, tak tutaj szkoła ma ich 10. Szkoła ma 600 uczniów i to są tylko ochroniarze. I takie na przykład mamy też spotkanie online oczywiście jutro po południu, gdzie to będzie na Zoomie prawdopodobnie, w jakimś tam pokoju, gdzie dołączy do nas Jeremy Corbyn, dołączy do nas pani Amanda Martin. Ta kobieta dla mnie jest super babka. Ona jest przewodniczącą Związku Nauczycieli w Anglii. Będzie też pani pielęgniarka i będzie właśnie taki ochroniarz szkolny. Każdy ze swojej strony powie, jak to wygląda, bo zabezpieczyć budynku przy takiej ilości dzieci się nie da, po prostu się nie da. No i kolejne spotkanie, które mamy, na które nie mogę się już doczekać. Przyszłą środę, Lenin 150 lat, dlaczego jego idee są wciąż ważne dziś i to spotkanie będzie z Johnem Molyneux, to jest człowiek, który napisał o nim wspaniałą książkę, ta książka zrobiła na zachodzie kariery, ja nie czytałam jej jeszcze, ale no, bazując na recenzjach jest to naprawdę kawał roboty. No i co? No i myślę, że to pierwsze pytanie to byłoby tyle, chyba że jeszcze masz ochotę dodać coś. Ja myślę, że może powiesz po tej serii pytań, będziemy jeszcze wracać może do tych poszczególnych wątków, bo to, co powiedziałaś, no jest bardzo ciekawe, no zwłaszcza to, że Jeremy Corbyn się po prostu łączy i rozmawia tak z tak zwanymi normalnymi ludźmi, prawda? Bo tutaj w Polsce te standardy tych polityków, którzy zasiadają w parlamencie, to, że tak powiem, no nie wykraczają poza spotkania z biznesmenami albo z jakimiś tam, prawda? Ja bym jeszcze dodał może od siebie, że to, że tutaj świętuje się 150 lat tutaj leninizmu i że jest to uznane za coś normalnego, a w Polsce ludzie się z tym boją wyjść gdziekolwiek i chowają po kątach, że tak powiem. Dokładnie, dokładnie, dokładnie. Okej, to teraz przejdźmy trochę do tych naszych rodaków, prawda, emigrantów. Tytuł naszego spotkania jest taki dosyć prowokacyjny, prawda, wydaje się taki może niektórym nawet niedorzeczny, czy Polacy będą wracać, ale powiedz, słuchaj, czy spotykasz się z takimi postawami, z ludźmi, którzy mówią, że mają jakieś powody do niezadowolenia i wyjeżdżają z Anglii, albo wręcz no, z jakichś powodów chcieliby powracać do Polski? Tak, oczywiście. Znam osoby, które już wróciły do Polski. I tutaj jest cały wachlarz problemów, cały wachlarz powodów, które albo zmuszają Polaków do opuszczenia Wielkiej Brytanii, albo zachęcają do wyjazdu.
lub przesunięcia, powiedzmy się, na terenie Wielkiej Brytanii, tak jak wcześniej w naszej rozmowie mówiłam ci, że gro Polaków po prostu wyjeżdża do Szkocji, ale o tym może też jeszcze zdążymy powiedzieć, dlaczego Szkocja. To jest bardzo taki tutaj zapalny już dzisiaj charakterystyczny punkt. Tak, znam oczywiście, znam całe rodziny, ale chciałabym się tutaj odnieść do statystyk. Niestety powiem wam, że całe to biuro narodowe, statystyczne, tak, ono się tak nazywa, no tamte dane są mocno niedoszacowane i no może trochę są wiarygodne, ktoś tak jednak coś tam policzył. Więc rozpoczynając całą tą statystykę, nie za długo, bo ludzie też nie za bardzo lubią tą statystykę, to powiem wam tak, że w 2018 roku na całym świecie było nas 2 455 osób, już tam rozpierzchniętych, z czego 2 155 000 było nas w Europie. I ten rok 2018 w porównaniu z rokiem 2017 to już odnotowano spadek o około 85-86 tysięcy. To tak na cały świat, jak to ma się do Anglii. W 2018 roku, czyli 2 lata temu, nie ma danych za 2020 jeszcze, było nas tutaj 905 tysięcy, z czego 832 tysiące urodzonych w Polsce. Bo nie wiem, czy wiecie, że na wyspach najwięcej dzieci rodziły rocznie Polki. To było około 23 tysięcy dzieci. W porównaniu z 2017 roku, gdzie przez chwilę nas było 1 021 000 osób. I tak się mówiło, że drugi język, jaki się słyszy w Anglii, po angielskim to był hinduski, potem był polski. I w tym 2017 roku jest ten moment, kiedy to polski był tym drugim językiem tutaj. No cóż, teraz dane nam wskazują, że z tych 905 tysięcy zrobiło nam się 880 tysięcy, ale dzisiaj już po południu znalazłam inne źródło, które mówi, że Polaków na wyspie po takich tych policzonych to jest 820 tysięcy. Skąd ten rozjazd aż w 60 tysiącach ludzi, tego nie wiem, nie umiałam znaleźć. No natomiast pi razy oko, powiedzmy tam nieco ponad te 800 tysięcy tutaj jest. Czy to jest dużo, czy to jest mało? No cóż, no 905 minus 880. Chyba każdy umie policzyć, jaki procent tutaj ludzi stąd wyjechał. No ale co się dzieje dalej? Okazuje się, że wcale w GUS-ie nie przybyło aż tak grubo tych ludzi, czyli oni nie wrócili do Polski, pobrali inne kierunki. I taki jest trend, może jest chwilowy trend, nie wiemy, to czas pokaże. Polacy wyjeżdżają do Niemiec, najchętniej, najczęściej, do Kanady, do Norwegii, odwiedzają też Austrię, Irlandię, Szwecję, no i właśnie tą Szkocję, przenoszą się do tej Szkocji. Dlaczego nie wrócą do Polski, ktoś by zapytał. No główny powód to jest pensja minimalna, która w Anglii na dzisiaj wynosi 40 do 50 zł za godzinę pracy, a w Niemczech około 10 euro, to jest też chyba około 40, teraz nie wiem, bo ile jest euro, 45 zł za godzinę mniej więcej, średnio wychodzi. I tam najchętniej udają się właśnie Polacy. Poza tym w tej grupie jakby opuszczającej, tak, jest z powodów też ekonomicznych, to już może trzeba zaznaczyć. O pierwszym powodem tak naprawdę związanym tymi zmianami w statystykach, to był to powód polityczny, ponieważ od pani w sklepie aż po premier Theresa May nikt nie wiedział, jak ten Brexit będzie wyglądał. Więc skoro nie wie o tym nawet rząd, no to co mają powiedzieć sami ludzie, więc jakby dyktowani tutaj strachem przed konsekwencjami jakimiś przykrymi, dla nich dzisiaj wiemy trochę więcej, chociaż też jeszcze nie do końca.
I w tej grupie są tak zwane te wąskie specjalizacje. Spawacze, ślusarze, zbrojarze, murarze, dekoratorzy, nie mam na myśli dekoratorów, tylko zajmują się wykończeniówką, tak, dekarze. I proszę zwrócić uwagę na to, że to ich stawki, gdzie teraz najpopularniejszą stawką, jaką pracodawcy proponują ludziom za godzinę, to jest od 9,50 do 10 funtów, no, może jeszcze 11, gdzieś ktoś tam zahaczy, a dla nich stawki zaczynają się od 12 funtów, mogą się skończyć nawet na 20 za godzinę. Za godzinę. Bo to są bardzo wąskie specjalizacje. Ja mówię, no Polak potrafi. Tak, potrafi. Murarz postawi mur, ale umie go jeszcze wytynkować. Potrafiłby go pewnie pomalować i powiesić jeszcze lampę, przykręcając po drodze lustro w łazience. No tutaj tak nie ma. Tu jest osobny pan od wykończeniówki, osobny pan postawi mur, inny przyjdzie, wytynkuje, tak? Dlatego oni się tutaj tak bardzo cieszą takim no tutaj wzięciem bardzo, bardzo i przede wszystkim są bardzo doceniani i bardzo, bardzo chwaleni. Drugim takim powodem, dla którego część Polaków wyjechała bądź jeszcze wyjedzie, to jest niestety wciąż bariera językowa. Są tu, znam tu ludzi, którzy mieszkają ponad 10 lat, 13 i 15. I wyobraźcie sobie, że oni do dziś nie mówią po angielsku. Ja rozmawiałam z takim moim kolegą, który mi starał się wyjaśnić, że to jest problem psychologiczny. Ci ludzie podświadomie lub świadomie nie akceptują, nigdy nie zaakceptują zmiany kulturowości. Nowego środowiska, że ten język jest te obcy tak wszechobecny, krąży dookoła nich. No i problem zaczyna narastać, kiedy chcemy normalnie, czyli pójść do pracy. No jak pójść do pracy, jak trzeba wysłać CV po angielsku, trzeba umówić się na spotkanie z pracodawcą, trzeba przejść całą rozmowę kwalifikacyjną. Czasami jest też drugi etap kwalifikacyjny do tej pracy, bo na przykład wyróżniono 2 czy 3 osoby. W pracy też się trzeba jakoś porozumiewać, albo załatwić sprawę urzędową, gdzie tak jak w jej obecnej chwili załatwia się to wszystko online, pewnymi papierami, tu nie ma urzędu, do którego bierze się rano buty i pomaszeruje. A więc jakieś minimum musi być. A raz wychodzi na to, że dzieci tutaj urodzone lub które przyjechały wraz z rodzicami, były malutkie, więc szybciutko pochłonęły ten język w szkole, stają się tłumaczami. Stają się tłumaczami na całe życie. Są tak uzależnieni, rodzice od tych dzieci, nie są w stanie załatwić sami nic. Telefon, internet, telewizja, cokolwiek. Prosi się własne dziecko, żeby zadzwoniło gdzieś tam i zamówiło ten internet wspomniany, czy telewizję. Oni są przez lata no już za takim murem i tak wielka bariera ich dzieli i przyzwyczajeni do tej obsługi przez swoje potomstwo, że nie są w stanie po prostu już jakby z tego wybrnąć. To robi też pewnie swoją robotę w głowie, w psychice, jak się pewnie dopuszczacie. I gdy przychodzi taki kolejny kryzys, żeby już się zmierzyć z jakąś odpowiedzią złą z urzędu, albo coś wytłumaczyć, czy mandat, którego wcale nie trzeba zapłacić, bo można z nimi po prostu podyskutować, no niestety brakuje tego języka w gębie, jak to się mówi kolokwialnie. I to nawarstwia się przez lata. I wybucha na przykład w czasie koronawirusa. To jest ostatni dzwonek. Polacy mają telewizję polską w domach, słuchają tylko
to, co mówi się w telewizji polskiej i to wszystko, a później sobie powtarzają jeden drugiemu, nakręcając się jak budzik. I ta presja jakby wytworzona w głowie oddziaływuje tym, że potrafią się na przykład zamknąć tutaj mieszkanie, wyjechać, przeczekać ten okres w Polsce, wrócić, żeby się spakować i wrócić. No ale następna grupa ludzi, którzy nie mają dokąd wrócić, bo teraz wyobraźcie sobie, przyjeżdża tutaj dziewczyna, która ma 25 lat. Ona jest tutaj 20 lat już, znam ją. I ona to zbudowała całe swoje dorosłe życie. Tu wyszła za mąż, tu urodziła się. Tutaj nauczyła się języka, tutaj ma bardzo dobrą pracę. Jakiś awans też taki w pracy dość fajny otrzymała. No to dokąd to wróci? No nie ma mieszkania, rodziców ma w Polsce, no nie ma mieszkania, nie ma pracy. Tu i tam człowieku wszystko od nowa. No, a w drugą stronę jednak wyjeżdżając z Polski do Anglii, takie możliwości jeszcze wciąż są, chociaż przez chwilę, ale są. Ale są. I kolejna grupa, która niestety, ale będzie musiała wyjechać, jest, nie ma żadnych danych na ten temat i niewiele źródeł, nawet i angielskich, nie podaje tego, ale to jest dość spora grupa ludzi. To są ludzie, którzy byli karani i to nie za mandat za zaparkowanie czy brak płatności alimentacyjnych. Absolutnie. Poznałam człowieka, który no coś tam narozrabiał. Narozrabiał trochę w Niemczech, trochę we Włoszech. I tak mu wyszło, że to swoją część kary według prawa włoskiego odsiedział we Włoszech, dostał na to papier nawet. Natomiast za tą część niemiecką ma na odsiadki jeszcze chyba z 2 czy 3 lata w Polsce. Ale w związku z tym, że wszystkie granice są otwierane, więc podjął decyzję o przyjeździe do Anglii. Pracuje szczęśliwy, zadowolony, oczywiście, cisza, spokój, on jest grzeczny, wychylać się mu nie wolno, ale do Polski też nie pojedzie. Niestety. I co się dzieje? No i właśnie tutaj dochodzimy do tej magicznej piątki. Dlaczego to jest to pięciolecie, tak się śmiejemy, że powinniśmy każdy 5 lat otwierać szampana. Ponieważ każdy z nas po 20 czerwca przyszłego roku, jakby mamy czas do 20 czerwca przyszłego roku, na określenie się, czy zostajemy, czy wyjeżdżamy. Jeżeli zostajemy, to właśnie do tego magicznego czerwca przyszłego roku wypełnić taką aplikację online i tylko online o osiedlenie się, o pozwolenie na osiedlenie się. To jest prosta aplikacja bardzo, w której te 5 lat trzeba udokumentować. I to mogą być pierwsze umowy o pracę, drugie, trzecie, czwarte, to zależy jaką karierę mieć przez te 5 lat. To może być data rozpoczęcia jakichś pracy, założenie, założenie konta. No tam mogą poprosić oczywiście o dosłanie tych dokumentów, mogą nawet poprosić o dosłanie paszportu. Co jest tutaj o tyle zabawne, że wkładasz to w zwykłej kopercie, w zwykłym znacznie, kiedy wysłasz to zwykłą pocztą. Wyobrażacie sobie, w taki sam sposób otwieramy ten paszport, wysyłają nam tą samą drogą. To takiego bardzo niezwykłe, powiedziałabym. Co się dzieje, kiedy nie mamy tych 5 lat? Czyli ktoś na przykład przyjechał wczoraj i postanowił, że zostanie. No nie wyrobi 5 lat do przyszłego roku, czyli występuje taka osoba o taki status przedosiedlonego. Czyli warunkowo na przykład od momentu złożenia takiej aplikacji będzie musiała ta osoba poczekać, aż minie mu te 5 lat i wtedy może wystąpić o to stałe osiedlenie się. Oni nas tu wszystkich dokładnie policzą, sklasyfikują, chcę tylko do tych przestępców wrócić. W tej aplikacji właśnie jest jedno pytanie. Jak przejdziesz to jedno pytanie, gdzie masz tak albo nie? Odpowiedzieć, czy byłeś kiedyś karany?
No nie, lecisz dalej, nic się nie otwiera, ale jest tak. Więc się teraz rozwija cała historia. Gdzie i kiedy, za co, podaj paragrafy, czy masz, czy posiadasz dokumenty, pakuj kopertę, wysypaj. Część no tak. osób, część osób, wydaje mi się, że zejdzie do podziemia. Bardzo nieprzyjemne później spotkania z policją. Natomiast jeżeli ktoś tutaj rzeczywiście zbudował sobie życie, no to ma problem, bo będzie musiał opuścić Wielką Brytanię. Ponieważ ludzie się bardzo boją, że będą z tego płynęły jakieś przykre dla nich konsekwencje. Więc może lepiej skłamać, może nie mówić prawdy. A to wystarczy po prostu otworzyć sobie na stronie rządowej taki poradnik, co to oznacza dla osoby takiej, dla osoby innej, czy minęły 2 lata już od wyroku, jaki to był wyrok. No czasami nie są to jakieś tam bardzo poważne sprawy. No są różne historie, ale to też jest spora grupa. Z tego, co tutaj słyszę, to jest spora grupa ludzi, która no niestety, ale też wyemigrowała na przykład po roku 2004 właśnie z tego powodu. Były problemy z prawem już w Polsce. I taka ciekawostka, że według oficjalnych statystyk policyjnych to właśnie Polacy stanowili najistniejszą grupę wśród obywateli wszystkich państw Unii Europejskiej skazanych za przestępstwa popełnione na terenie Wielkiej Brytanii. Nie ma tu podanej jakby takiej oficjalnej liczby, ja jej tutaj nie znalazłam. Jest wzmianka o 1000 osób, które musiały odbyć karę w więzieniu na terenie Wielkiej Brytanii. To nie jest więzienie tak jak w Polsce. Takie standardy są, to chyba tak ogólnie każdy z nas ma jakieś pojęcie. Mhm. Okej. Czyli tak generalnie można powiedzieć, że w pewnym sensie obaliliśmy tezę związaną z tym, że Polacy będą wracać jakby z samej, znaczy, że chcą wracać. O. Ja teraz zadam kolejne pytanie, ja może tak skondensuję 2 pytania wspólnie, żeby potem zostało... Mogę jeszcze zadać jedno pytanie, bo mam takie jedno pytanie, w sumie się nasunęło, jak teraz słucham właśnie wypowiedzi Anny. No to mam takie pytanie właśnie związane z tym, że właśnie powiedziałaś o tych Polakach, którzy mieszkają gdzieś tam 10-15 lat, nie znają tego języka i tak dalej. Zresztą można to jak gdyby zrzucać, nie wiem, no po część na nich, że im się nie chciało i tak dalej, ale na przykład w takiej Francji to pracodawcy mają obowiązek pracownikom swoim organizować kursy języka francuskiego. I oczywiście to nie jest takie fakultatywne, że musisz na to ktokolwiek przyjść, tak? Ale wiadomo, że ludzie na to idą, bo to jest za darmo i na dodatek jeszcze za to się płaci jak za godzinę pracy. Więc ludzie na to idą i się uczą i tak dalej, tak? I ja mam pytanie właśnie... To jest dobra motywacja. No tak, i właśnie pytam się, czy w Wielkiej Brytanii jest coś analogicznego, bo też na przykład warto, znaczy myślę tak, że warto coś takiego zaznaczyć, że pracodawcom tak naprawdę no może nie zależy na tym, żeby pracownik znał ten język angielski, no bo co, bo będzie znał prawo, będzie wiedział, co mu przysługuje, co mu nie przysługuje, a tak to jedno słowo, tak, pracodawcy, czyli tam jakiegoś niższego menadżera, też Polaka, on wszystko akceptuje, tak, zresztą też taka sama sytuacja jest w Polsce, gdzie jest dużo Ukraińców, co nie znają polskiego i polscy Janusze biznesu mówią, w to nie graj, tak, no to teraz mogę zrobić samo, co zechcę, bo ty nic ani nie uciekniesz, ani nic, bo nie znasz polskiego, nic niczym się nie poradzisz i wiesz, te ludzie są potem trochę wystraszeni. No ale tak się chciałbym zapytać właśnie, czy jest jakiś taki program w Anglii, że tak powiem, aktywizacji językowej, czy komuś na tym zależy, żeby ci ludzi uczyć tego języka, czy to jest jakoś pozostawione samo sobie? Tak, jest mnóstwo takich programów. Począwszy od koledżów, uniwersytetów, które prowadzą darmowe wieczorne kursy. Regularnie co pół roku zgłaszają się tam ludzie, to znaczy taki kurs pół roku trwa, wieczorne takie kursy dla różnych języków, czy też można do samego urzędu się zgłosić online. Są różne stowarzyszenia, różne fundacje, różne charity, które oferują pomoc nawet w kontakcie z takimi, a są też ludzie, którzy kafejki, gdzie można pójść się spotkać wieczorem i tylko po prostu rozmawiać, zabierać
nabierać tego języka. Także są naprawdę i brawo, brawo tutaj właściwie, że ta dostępność jest tak szeroka. Widzisz, bardzo mi się spodobał ten pomysł, jak mówisz, we Francji, bo to rozwiązywałoby praktycznie problem tych Polaków w pracy, ponieważ oni są skazani na łaskę i niełaskę innego Polaka, który im tą pracę załatwi. Nikt nikomu niczego nie załatwi, ty możesz pójść tylko do Polaka pracować, tak naprawdę. Albo ci ktoś rzeczywiście załatwi pracę taką w hotelu, niskopłatną, ciężką. Znam panią, która przepracowała w jednym hotelu 13 lat na kolanach. Zdezelowany ma po prostu kręgosłup, wszystkie stawy. Ale ona trzymała się tego miejsca tylko i wyłącznie dlatego, że tam brak jej znajomości języka był akceptowany. Była menedżerka, pani, która jest Polką i ona akceptowała, bo ona potrzebowała, wiesz, ona potrzebowała robotnicy do pracy, które będą jej te łóżka zmieniały. Tam nikt nic nie pyta, nikt nic nie mówi. Robi się swoją pracę, idzie się do domu. Więc są takie miejsca, oczywiście. Więc walczy się z tym jakby kalectwem wszędzie, ale jeżeli ktoś nie chce, mówi przez te 13 lat, że nie ma czasu, no to na to już nic nie poradzisz. No niestety. No tak, bo to jest jakby na rękę z jednej strony, prawda, tym tak zwanym pracodawcą, a z drugiej strony jakby ludzie nie widzą może tego, że to było, znajomość języka mogłaby być takim narzędziem właśnie obrony przed wyzyskiem. I tak, a propos tego wyzysku, na mnie zrobił wielkie wrażenie film Kena Loacha, który w polskim tłumaczeniu brzmi Polak potrzebny od zaraz, który ukazuje jakby środowisko imigracji, zwłaszcza tej imigracji z krajów Europy Wschodniej, w tym Polaków, jako ofiary jakby tego globalnego rynku w Unii Europejskiej, no, który jakby polega na tym, że cały czas dąży do tego, żeby był jeszcze tańszy, żeby znaleźć jeszcze tańszych pracowników, prawda, do wykonywanej pracy. I tutaj oczywiście to dotyczy takich sektorów jak budownictwo, jak produkcja. I za tym wszystkim też stoją agencje pracy czasowej, które no, po prostu traktują tych ludzi rzeczywiście jako taki towar, no, do sprzedaży. Niewolnika. Tak. Czy ty znasz właśnie też jakieś historie z tym związane, czy znasz jak gdyby, no właśnie ten kontekst związany z takim wyzyskiem no, tej pracy fizycznej, tej pracy robotniczej w Anglii i jak tutaj Polacy się, że tak powiem, mają. Ja mam znajomą, która, ona jest działaczką propalestyńską, ale też zajmuje się właśnie pracą z Polakami w związkach zawodowych. No i mówi, że niestety ma do czynienia z takimi historiami, że część tych ludzi no jakby nie radzi sobie, znaczy nie radzi sobie, to jest źle powiedziane, w każdym razie no staje się ofiarami właśnie tego wyzysku i nie potrafi się obronić skutecznie. I ci ludzie po prostu no, stają się bezdomnymi. No i generalnie jest taka nieprzyjemna sytuacja też związana z tym, że sporo z nich jak gdyby nie chce się na przykład angażować w członkostwo w związkach zawodowych, co prawdopodobnie w jakiś sposób wynoszą wiesz, z tej obsesji takiej antykomunistycznej w Polsce, tak, antyzwiązkowej, takiej walce robiczowskiej i tak dalej. No chciałabym Ciebie prosić, żebyś właśnie to troszeczkę tak skomentowała, to co tutaj powiedziałam. To o czym wspominasz, na pewno było bardzo szeroką praktyką jeszcze w 2004 roku, kiedy przyjechałam tutaj pierwszy raz. I rzeczywiście ludzie, świadomie tu użyję tego słowa, oni, ja wiem, że oni też mieli swoje powody, sprzedawali się za przysłowiowego funta za godzinę. Niestety nie pamiętam w tym momencie, w którym roku ustawodawca, czy ustanowiona przez rząd została regularna, obowiązująca stawka godzinowa płacona wszystkim równo.
I to zostało ujęte w takich czterech kategoriach. Jeśli w ogóle ludzie można ująć w jakieś kategorie, to nie mówię, to Anglia to stan umysłu. I każdego 5 kwietnia, kiedy tutaj się kończy rok budżetowy, dnia następnego jest ogłaszana regularna podwyżka. I skąd te cztery kategorie? No to są kategorie wiekowe. To są kategorie wiekowe, ponieważ osoba, która ma 25 lat i powyżej, otrzymuje obecnie od kwietnia tego roku 8 funtów 72 pi za godzinę. To jest oczywiście przed opodatkowaniem. W zeszłym roku było to 8,21. Ludzie w wieku od 21 lat do 24 otrzymują 8 funtów 20, a w zeszłym roku otrzymywali 7,70. Od 18 roku życia do 20 roku życia jest to taki rozstrzał, to jest 6,45, a w zeszłym roku było 6,15. 18 i poniżej. No, tutaj zaraz wam coś powiem. 18 i mniej, o tak to powiem. Czyli, uwaga, to są dzieci podstawowe. Kończą 16 lat. Niestety, albo się nie kwalifikują, nikim w życiu nie pomógł. Nikt im nie zwracał specjalnie uwagi. Kończy 16 lat, idzie do roboty. Papierosów, alkoholu mu kupić nie wolno, ale idzie do roboty. I dla nich ta stawka jest tragiczna. To jest 4,95 pi za godzinę. W zeszłym roku było to 4,35. No i to jest jeszcze grupa takich praktykantów, właśnie do studentów. Oni otrzymują 4 funty 15 pi za godzinę, a w zeszłym roku to było 3,90, no ale to jest ta inna sytuacja. Jak zaprosić do tej grupy 18 i mniej? Bardzo często właśnie rozmawiamy o tym, że powinniśmy się, to znaczy kto my, ja ze swoimi kolegami, towarzyszami, socjalistami, rozmawiamy o tym, że powinniśmy zacząć działać w tej sprawie, wysyłając takie propozycje do, jak może stworzenia petycji, może ktoś zwróci na to uwagę, że dziecko, któremu nie dało się w życiu szansy i musi iść do tej pracy, ma zapiernicę za 4 funty 55 pi. No to jest sam pracownik, ja rozumiem, że jest młody i może jeszcze niedokształcony, że może musi pracodawca go wyśle na jakiś kurs albo przyuczę, może na bardzo dobrego piekarza, robią tu fortuny, zbijają piekarze. Często też jest tak, że to dziecko nie ma gdzie wrócić. To nie jest tak, że mieszka dalej z rodzicami. Bajka. Bajka. Część, słuchajcie, to jest wiek, gdzie hormony odgrywają bardzo ważną jeszcze rolę w życiu takiej. Ja będę dalej ich nazywać dzieckiem. I wydaje mi się po mojej takiej czteroletniej analizie, że cały system nauczania w Anglii jest właśnie skierowany w tą stronę. Do fabryki, ta szkoła jest fabryką robotników. Nie liczą na to, że ci ludzie pójdą się dalej kształcić, bo później jest problem. A na przykład wiecie o tym, że wszystkie studia są płatne w Anglii. Jest to średnio 10 tysięcy za rok. Więc takie dziecko tak czy inaczej musi pójść sobie do pracy, troszkę dorobić, może rodzice trochę pomogą, a może weźmie tak zwany kredyt studencki, który potem przez 5 lat musi spłacić, potrącają z pierwszych wypłat, a jak sami wiecie, tu przed chwilą wspominałam, skończy studia, znajdzie się między 18 a 20 rokiem życia, czy 21, czy 22, dostanie 8,20 albo 6,45 i ma spłacać kredyt. Wiąże się takich ludzi od samego początku. Ten system jest dla mnie chory. Ja to tłumaczyłam moim tutaj współtowarzyszom, że z tym coś trzeba zrobić. Ja rozumiem, że on nie musi mieć od razu tej normalnej stawki, tam gdzieś 8,72, co brzmi już dzisiaj śmiesznie w dzisiejszych okolicznościach. Ale według mnie jest mocno niesprawiedliwy, bo to jest prawie połowa.
I jak sami wiecie, tutaj nie ma takiej jakby, zresztą oni sami też nie przywiązują wagi do tego, że wynajmuje się pokój albo łóżko w pokoju. I tak wygląda ich następne ileś lat. Czy ten człowiek jest zmotywowany do życia i do pracy? No tak, czy to jest rzeczywiście tak, pokazuje chyba, że te podziały klasowe w Anglii czy w Wielkiej Brytanii są cały czas, ja bym powiedziała, no, większe niż na przykład w krajach południowych, paradoksalnie, ale to może jeszcze na inną dyskusję byłoby. Natomiast może teraz przejdźmy do pytań. Nie do końca się zgodzę. Okej, okay, to jasne, to możesz to skomentować, ale może zanim to uczynimy, to chciałam zapytać Rafała, czy są pytania od słuchaczy i może ty, Rafał, masz też jakieś pytania? To znaczy, od słuchaczy aktualnie nie ma żadnych pytań, oczywiście liczba ciągle wzrasta tych słuchaczy, także jest dobrze, ale pytań na razie nikt nie ma. Tak więc, co ja mógłbym tutaj odpowiedzieć? No przede wszystkim bardzo mnie nurtuje ta kwestia związana z tym właśnie, że można w Polsce wymalować mieszkanie i dostać za to, nie wiem, 100 zł, a można zrobić to w Wielkiej Brytanii i dostać, nie wiem, 50 funtów, tak? I to jest takie dla mnie całkowicie niezrozumiałe, że za tą samą pracę, za ten sam włożony wysiłek, trud, umiejętności, naukę i tak dalej, otrzymuje się zupełnie inne pieniądze, zupełnie inną walutę. Jest to dla mnie to jest taka niesprawiedliwość, tak? Która istnieje w świecie. Jeszcze jedną rzecz, którą chciałbym zaznaczyć, no to właśnie związaną z tym, jakby to powiedzieć, tutaj, no już nieważne, ale no bardziej tutaj mi chodziło o to właśnie, o tą kwestię tych wynagrodzeń, tej różnicy, gdzie za tą samą pracę właśnie można otrzymać różne wynagrodzenia. No i jak ty się do tego odniesiesz? A przede wszystkim rynek usług jest bardzo drogi, dlatego że tych fachowców brak. Powiem ci nawet z własnego podwórka, że bardzo długo szukałam kogoś, kto by mi, no chciałam odświeżyć, odmalować mieszkanie, po raz drugi zresztą, i ja nie mogłam nikogo znaleźć. Ludzie wołali takie pieniądze po prostu, że oczami przewracałam przy telefonie. I jest ten problem, tu fachowiec jest wciąż poszukiwany. I oni nie muszą brać, u mnie żadnej fuchy, zresztą nie ma niczego na czarno. Oczywiście wszędzie są gdzieś jakieś te czarne rynki, czarne roboty i tak dalej, oczywiście. Natomiast większość to są ludzie, którzy są samozatrudnieni, wystawiają normalnie rachunki, stąd też taka cena. Natomiast jeżeli chodzi, powiem ci, o te różnice tutaj, ten przedział wiekowy tutaj, ta przepaść, ja bym to nawet przedziałem tego nie nazwała, za tym się kryje również dostępność do benefitów. Im młodszy robotnik, no bo nie ukrywajmy, dziecko, które poszło w wieku 16 lat do pracy, jest również robotnikiem, nie przysługują mu żadne benefity. Ale też właśnie mi bardziej chodziło o różnicę między krajami, wiesz, że masz Polskę, Niemcy, Wielka Brytania i za tą samą pracę dostajesz zupełnie co innego, nie? Nie wiem, z czego to by wynikało. Dla mnie to jest tutaj informacja z rynku tylko angielskiego, że brakuje po prostu tych fachowców, ale dobrych fachowców, i oni są naprawdę, cenią się i uważam, że się dobrze, że się cenią, bo są naprawdę świetni. Przychodzi taki pan do mieszkania, który zrobi ci praktycznie wszystko. Naprawi ci kran, pomaluje ci ściany, uszczelni okno, no mnóstwo, wymieni ci lampę, powiesi, no to i to jest fachowiec, i Anglicy sobie bardzo cenią. I oni chętnie wolą zapłacić, żeby nie robić tego samemu, albo tak jak jest w Niemczech, chyba w Niemczech, o ile się nie mylę, że jak chcesz zrobić remont mieszkania, to potrzebujesz 6 fachowców. Jeden przychodzi tylko do sufitu, a drugi przychodzi tylko do ścian. No. Halo.
Właśnie tutaj jeszcze miałbym, bo tak właśnie mi się przypomniało teraz taka jeszcze jedna rzecz, że kiedyś na kanale tam u Michała na odrodzenie komunizmu pojawił się taki w komentarzach taki właśnie emigrant z Anglii, z Wielkiej Brytanii, który to opowiadał właśnie, że on będzie pracował gdzieś tam w nadgodzinach, będzie mieszkał w jakimś całkowicie zapieczonym mieszkaniu, będzie jadł byle co przez ileś lat, żeby nie wiem, za 5 lat wrócić do Polski i żyć jak król. I że on sobie tak to, oczywiście on to nie mówi, że już wrócił i że mu się to udało, tak? Ale samo to, że ludzie potrafią tak się upodlić, bo to wtedy, no, wtedy to jest całkowite upodlenie, bo taki człowiek nie dba o prawo pracy, tylko myśli tylko o tym, jak tu zaoszczędzić, jak tu tamten, żeby potem niby wrócić do Polski jako ten taki królewicz, który ma dużo funtów i może wydawać, tak? No to jest bardzo dobry przykład niewolnika. To jest bardzo dobry Jasne. przykład niewolnika. On już jest tak upodlony, że on sam tego nie widzi. Bo powiedz mi, uczą nas, że życie jest najwyższą wartością. Jakie przeżyjesz, takie będziesz wspominał. I nie sądzę, żeby ludzie przychodzili na ten świat i żyli według zasady chcę być najnieszczęśliwszym człowiekiem na tym świecie. A poza tym, no, ile on może zarobić? No nie wiemy, czym się ten człowiek, musimy to szybko policzyli, nie wiemy, czym ten człowiek się, no pewnie w budowlance, bo to jest takie najpopularniejsze, bo może na magazynie ewentualnie pojeździć, dostanie, powiedzmy, zawyżmy mu już tą stawkę, dostanie 10 funtów za godzinę. Niech tych godzin pracuje 11, bo mówi, że 12, na pewno są też firmy, które przymykają oko, nie wolno, pracownik ma mieć godzinną przerwę, koniec kropka, więc idą 12 godzin do pracy, on dostaje godzinę przerwy i on pracuje 11 godzin. No są firmy, które dają ci płatną tą godzinę, a są firmy, gdzie dostajesz niepłatną, czyli wziąć tą przerwę musisz, ale pracujesz, wypłata obejmie 11 godzin. No to powiedzmy, pan tak średnio na rękę weźmie 100 funtów za dzień, pracując 5 dni w tygodniu, może 6. Nie wiem, czy ktoś by mu pozwolił na pracę 6 dni w tygodniu na 12 godzin. Chociaż tak jak powiedziałam, no różne są przypadki. Za taki pokój z pluskwami i pleśnią tradycyjną w Anglii i tak trzeba zapłacić. I teraz zależy, czy ta dziura będzie, jaki jest dostęp do wody, do łazienki, od tego zależy cena. A jak on przyjmuje takie mieszkanie, taki pokój, to właściciel, ten landlord powie mu, wiesz, jak chcesz i ci się nie podoba, to możesz mi teraz za ten tydzień nie płacić, wymaluj ten pokój. Jak go nie wymaluje, no to tak będzie sobie żył. Ceny takich pokojów, ja mogę powiedzieć tylko w moim mieście, bo w każdym mieście jest inaczej, na wsi też będzie inaczej, w mniejszej miejscowości tak samo, to jest rzędu 200-250 funtów miesięcznie. Ale jak ktoś chce żyć w normalnych warunkach, to ceny zaczynają się od 350 do 500 już w tej chwili funtów miesięcznie, z tym, że te wyższe kwoty to już obejmują internet, nieograniczony limit wody, bo dostęp do kuchni jest przecież zawsze w to wliczony. Nie wiem, jakieś tam z tego powodu mają, bo chyba rozmiar może i położenie w mieście, jak daleko od miejsca, w którym pracujesz, czy jak daleko od przystanku, jak daleko od centrum, no, w różnych miejscach ludzie mieszkają. Natomiast to, co mówisz, no nie wiem, no może i takie dziury jeszcze gdzieś są. Może gdzieś tak jeszcze ludzie wynajmują. No ostatni taki skandal u nas w mieście był, gdzie sześć, w jednym pokoju, gdzie miało mieszkać dwie osoby, mieszkało sześć. Więc to może są ludzie tak zdeterminowani, no ale na każdą emigrację trzeba być w życiu zdeterminowanym bardzo, bardzo. Bez tego się nie uda. Myślę, że tak, no ale też właśnie trzeba pamiętać o tym, że jest się człowiekiem i że należy przyjąć wobec siebie no, jakieś ludzkie warunki. Nie, bo nie wiem, myślę, że są takie przykłady, gdzie ktoś powiedzmy pracuje gdzieś w Niemczech czy
we Francji czy w Anglii za właśnie bardzo w jakimś dziwnym środowisku, może języka też nie zna i ogranicza się jak tylko może i resztę wysyła do rodziny do Polski na przykład, tak, żeby oni mieli. No i to jest też takie, to się wydaje takie racjonalne podejście, mi się wydaje, niektórym ludziom w Polsce, ale to jest podejście całkowicie, no niewolnicze i ten człowiek właściwie rezygnuje z życia wtedy, swojego. I właściwie to jak długo taki człowiek wytrzyma w takich warunkach, to się nie da. Bez rodziny, bez przyjaciół. Ale wiecie co to znaczy? Ja myślę, że tutaj troszeczkę pomieszaliśmy kwestie, dlatego że jeżeli mówimy o tym, że powiedzmy pracownicy ci migracyjni godzą się na najgorsze warunki, tylko po to, że potem mają marzenie, iż wrócą do kraju i będą żyć super i etc., no to szybko rzeczywiście... Będą. To rzeczywiście wydaje się, że to jest jakaś taka kompletnie głupawa postawa i to powoduje, że się redukujemy po prostu do rangi przedmiotu. Ale ja na przykład znam ludzi, którzy pochodzą, no, są w Europie, ale nie pochodzą stąd. Poprzyjeżdżali z różnych stron świata, z Afryki Północnej, znam też takiego, mam takiego przyjaciela z Kaszmiru. I on na przykład przyjechał tutaj, dostał status uchodźcy, ponieważ działał jako komunista w Kaszmirze, był tam torturowany, uzyskał potem w Belgii właśnie status uchodźcy. I on od 8 lat w zasadzie tak się błąka, teraz chce wjechać do Szwecji, ale każde miejsce pracy, które on dostaje, to jest oczywiście poniżej jego kwalifikacji, poniżej jego możliwości, mimo że on już teraz operuje wieloma językami. I to, co mnie bardzo wzrusza, ale też z drugiej strony bardzo oburza w ogóle, że są takie stosunki we współczesnym świecie, to jest to, że on połowę w zasadzie swojej pensji, mając w tej chwili no 40 lat, on połowę swojej pensji w dalszym ciągu wysyła swojej rodzinie w Kaszmirze, dlatego że gdyby tego nie czynił, to oni by po prostu pomarli z głodu. W związku z tym on, mając te 40 lat, musi cały czas wynajmować mieszkanie z innymi kolegami, no co powoduje, że prawda, jakaś frustracja u niego narasta, no bo cały czas żyje jak student i tak dalej. Więc jak gdyby... Też miejmy na uwadze to, że po prostu ludzie, którzy pochodzą z krajów no, pozaeuropejskich, pochodzą z krajów, które podlegają strasznemu wyzyskowi i jak gdyby oni tutaj się poświęcają tak naprawdę w tej cholernej Europie pracując i po prostu no, muszą wysyłać te pieniądze swoim rodzinom, bo inaczej to byłaby no, po prostu katastrofalna sytuacja dla ich bliskich. Pewnie Polaków to nie dotyczy w takim wymiarze, prawda? Bo no, to tak funkcjonowali Polacy po 2004 roku. Ci, którzy przyjeżdżali tutaj do Anglii, taką najdłuższą historię, jaką słyszałam, poczekaj, trzeba tu 8 lat. No i oczywiście ta sytuacja, gdzieś tam wielka bieda w ich rodzinie spowodowała, że wyjechał za chlebem, a że tak samo to gdzieś tam miał swoich towarzyszy w pokoju, odkładał każdy grosz, czy tam wysyłał żonie do Polski, ale byli też spryciarze, którzy potrafili do systemu angielskiego wprowadzić swoją rodzinę, żeby czerpać benefity. I tego było naprawdę dużo, naiwni, myślący, że urząd angielski nie potrafi sobie z tym problemem poradzić, stąd sami instrukcje wypełniania tych aplikacji są tak głupie, niepoważne, śmieszne, ale właśnie one wynikają z tego, żeby przewidzieć, którą drogą podąży człowiek, żeby oszukać urząd na benefitach. I nie ukrywajmy, że ludzie, którzy przyjechali po 2004 roku, byli w najlepszej sytuacji. Benefity były bardzo wysokie i praktycznie rzecz biorąc tutaj panie po to rodziły te dzieci. Nie musiały iść do pracy. No tak, no ale to są już też takie sytuacje, no bardziej powiedziałbym, stosunków międzynarodowych i stosunków do państwa i tak dalej. Ale a właśnie samej uczciwości człowieka, bo wyobraźcie sobie, że za rządów Teresy May to ona dokonała,
to tak zwane angielskie 500+, czyli 20 funtów co tydzień na jedno dziecko. Opłacało się mieć ich 5-6. A w tej chwili każde urodzone dziecko po 6 kwietnia 2017 roku nie otrzymuje tego benefitu. Więc kobieta musi się teraz dwa razy zastanowić, czy ona rzeczywiście bardzo chce mieć troje dzieci, bo będzie musiała jakoś ogarnąć. No i tutaj powiem wam, że schematycznie na przykład podcięcie skrzydeł Anglikom, na co po prostu wybudzono gdzieś tam jakiegoś, jak to się mówi dzisiaj, modnie. Już nie pamiętam. No dobrze, no. O ostrym cieniu mgły w każdym razie. Pobudziło się bestie. O, tak miałam powiedzieć. No jasne. Bestie. Tylko ja to jak gdyby pozostanę ten... Ja tutaj gdyby pozostanę przy swoim zdaniu, że to jednak tak jest bardziej stosunek do państwa kapitalistycznego i tak dalej, i to wszystko z tego wynika, że tak to się wszystko dzieje, tak jest moje zdanie. Natomiast jest pytanie od słuchacza, dlatego je zadam aktualnie tobie. Tak więc towarzysz tutaj pyta, jakie ogólnie mają Polacy w Stanach, co ja mówię, w Zjednoczonym Królestwie, czyli w Wielkiej Brytanii, nastawienie do strajków i do łami strajków? To ci pytanie. Bardzo zasadnicze. Powiem ci tak, masz prawo do strajku, wychodzisz z pracy, mówisz swojemu pracodawcy, że idziesz strajkować z kolegami, albo idziesz na protest czy manifestację i idziesz. I idziesz, po prostu idziesz, masz do tego prawo. I Polacy idą? Nie możesz zrobić tego za 5-12. Za 5-12, nie masz za resztę godzin zapłacone, ale wolno cię wyjść. Ale czy Polacy idą na te strajki? Wiesz co, ja nie wiem, chodzą na manifestacje czy protesty, ja też nie wiem, ja jeszcze nie usłyszałam tu języka polskiego na takich protestach, na które ja chodzę, natomiast czy u nas coś ostatnio strajkowało, to nie wiem, w ogóle jesteśmy specyficznym miastem z tego co widzę na terenie Zjednoczonego Królestwa. Nie mam pojęcia. Zresztą pytałam kiedyś swoich współtowarzyszy, czy jacyś Polacy gdzieś coś kiedyś? Nie. Jedynie paru naszych pewnie też wspólnych znajomych na występach artystycznych w Londynie było i wszystko. No właśnie, bo niektórzy myśleli tak jakby z nadzieją o tym, że jeżeli, znaczy w momencie, kiedy Polacy wyjeżdżali za granicę, i stykali się powiedzmy no, z inną kulturą pracy, i w związku z tym stykali się również z takim zaangażowaniem w związki zawodowe, to jak potem tutaj powracają, to jakby będą też mieli właśnie takie podstawy, no inne do tych, które po prostu tutaj są wykształcane jak gdyby przez te wszystkie narracje, prawda, dyskursy w Polsce. Ale tak z tego, co ty mówisz, to tak niezbyt optymistycznie wygląda. Z tym, że my za chwilę musimy kończyć naszą rozmowę i chciałabym, żebyśmy ją jednak zakończyli. Ewa, związki zawodowe są płatne w Anglii, więc to nie jest takie proste. To znaczy? To znaczy, żeby związek zawodowy zechciał ci pomóc na przykład, kiedy się zwracasz do nich jakąś pomoc. Nie jesteś już, powiedzmy, ich częścią, tam członkinią, to związkom zawodowym się za to płaci. No tam siedzą ludzie, którzy, mówię na przykład o takiej siedzibie, niedaleko mnie jest taki właśnie też związek zawodowy i siedziba, no tam na papier, czy drukarkę, czy światło, no tam nie wszyscy pracują. Zrzucamy się, są składki, takie partyjne. Znaczy, że są opłacane związki ze składek, tak? O to ci chodzi? Tak, tak. Mogą być również przez osoby prywatne. Nie wiem, jakie jest z tymi zakazami, bo to są takie obostrzenia, wiecie, jak przy sponsoringach, nie wiem, wyborów, czy partii, czy ich działalności i tak dalej. No i jakoś to tak jest ogarnięte, natomiast tutaj tak to działa, to są związki zawodowe, są płatne. Płatne. Natomiast wiesz, który Polak chciałby gdzie podjąć, czy przyłączyć się do takiego strajku, jak
jemu bardzo dobrze finansowo było. No w tej chwili się bardzo to zmieniło, bardzo. A można powiedzieć, że w niektórych rodzinach to aż budżet aż o połowę został obcięty. Nie mówię wcale o pandemii i tej sytuacji, ale oni nie widzą w tym problemu i to jest bardzo smutne. I ja myślę, że to jest właśnie brak tej edukacji, taka jak jest na przykład u nas. Taka jak jest po prostu u nas. Masz pewne środki, prawo ci je daje, zostały przez ustawodawcę zatwierdzone, tylko skorzystaj z nich. Jeżeli ja nie wyrażam zgody na pewną politykę, jakieś wywieranie na mnie presji, że jakiegoś powodu powinnam zostać dłużej dzisiaj w pracy, po prostu mówię nie. Nie, ja nie widzę takiego powodu i nie ma prawa. Jeżeli stara się to robić, to ja wyciągam batalię pod tytułem nie zostałam o tym uprzedzona, ja do tego nie jestem przygotowana i proszę nie wywieraj na mnie presji. Na tym najczęściej to już dyskusja. Po prostu. To akurat ja mam takie szczęście, że w takim kulturalnym... Tak, nie wyobrażam sobie, wiesz, jak na linii produkcyjnej zampleje jedna pani i trzeba wezwać pogotowie, żeby udzielić jej pomocy i ktoś to musi przejąć. No to są pewne takie sytuacje, które tłumaczą się trochę inaczej, bo nie zamkną całej linii produkcji, a jej miejsce na przykład było bardzo ważne i nie można go pominąć, prawda? Więc są różne takie sytuacje, że koleżanka może zostać trochę dłużej, przecież, ale koleżanka może mieć małe dzieci w domu i też ma swój bardzo ważny powód, żeby nie zostawać w tej pracy dłużej. To jest problem menedżera, on sobie go musi sam rozwiązać. Tak najczęściej to wygląda. No i już. Okej, to chyba musimy w takim razie na tej konstatacji skończyć i bardzo, bardzo Ci dziękujemy za udział w naszym programie. Ja również Wam bardzo dziękuję. Jeżeli będą jeszcze jakieś pytania po, to oczywiście Ci Tobie przekażemy i mam nadzieję do zobaczenia wkrótce również tutaj na antenach Radia Antykapitalistycznego. Również dziękuję. Bardzo chętnie się z Wami jeszcze spotka. Też dziękuję właśnie za to, że zgodziła się wystąpić, bo bardzo ciekawie właśnie ta rozmowa przebiegała. Tu widzę, słuchacze też zadawali pytania, więc jest naprawdę... No, dziękuję. Dziękuję ślicznie. Pozdrawiam Was wszystkich i tych słuchaczy, tych słuchających nas tam gdzieś w oddali, których bardzo chcę pozdrowić, a prawdopodobnie moja rodzina kochana. Pozdrawiam Was wszystkich tam we Wrocławiu. Słuchali i moje przekochane przyjaciółki z Wrocławia i z Legnicy. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i zapraszam Was tutaj, bo miasto jest naprawdę i przepiękne, i wyjątkowe. Bardzo, bo jest mocno antyfaszystowskie, jest bardzo mocno antykapitalistyczne w tych partiach i stowarzyszeniach. I mamy przepiękne manifestacje i na tym, ale domyślę, że wszystko tam następnym razem, to może ja Wam trochę powiem o tym, za co kocham tę Anglię. Ono właśnie. Jest, parę rzeczy jest, powiem Wam. Właśnie, może następnym razem może właśnie też opowiedz tak o tym, Anglia co się dzieje politycznie. Tak, i też właśnie co się dzieje politycznie, bo my tutaj jesteśmy bardzo spragnieni właśnie takich pozytywnych przykładów, bym powiedziała. Bardzo dziękujemy raz jeszcze, dziękuję Joanna i Rafał Tobie również za bardzo fajną współpracę. No i do następnego razu. Dziękuję Wam bardzo i pamiętajcie, najpierw zdrowie, potem zyski. Najpierw ludzie, potem zyski. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam Was serdecznie. Pozdrawiam. Pełna zgoda. Pozdrowienia, towarzysze.